Witam was, z tej strony Macintosh i jest ze mną Fez, który tam do was macha i nawet naprawiła ci się czapeczka, wyobraź sobie. Wow! Ej, przenika ci ten portam przez sobie. No i zaczęło Feza przerywać, tak żeby było ciekawiej, bo oczywiście Skype nie może utrzymać konstansu z tym, z ciągłością wysyłania danych, prawda? Mówiłem, że ci prześwitywał przez szybę portal gun. Serio? No, tu teraz a, też. A, widzę. A spróbuj podejść do szyby na maksa. O, też ci wystaje portal gun. Anyway. Gramy sobie, słuchajcie, w tym się mapę... To nie wiem, czy to tylko ja mogę to włączyć? Ja też muszę włączyć sobie to. Słuchajcie, gramy sobie w mapkę Jellocity, pierwsza część. I jest to mapa stworzona przez Raidixa i jest to zupełnie inne podejście do mapy komory testowej w portalu, bo jest to mapa polegająca na wyścigu. Więc Fez ustawił nam muzykę, ja ustawiam nam trzy okrążenia, włączyłem cię na tabie i po prostu będziemy się z Fezem ścigać, więc jeżeli nasz tutaj komentarz będzie jakiś taki słabszy niż chaotyczny albo słabszy niż do tej pory, to sorry za to, ludziska, ale no ale wiecie. Ale, że tak powiem, no jest to spowodowane tym, że sobie... Gotta go faster. Ty jesteś chujem. Ty też, wiesz. Nie rozpędzisz się, musisz tak się rozpędzać. Wiem. O ty! No, tym razem ja to zrobiłem. Oczywiście się odkujesz przy kolejnym okrążeniu. No wiem, że się na pewno odkuję, tylko że ty zdążyłeś już mnie wyprzedzić o tyle, że za bardzo nie widzę szans, żeby cię dogonić, chyba że w dalszym ciągu jedno miejsce nie będziesz wiedział, jak zrobić. Albo ja znowu zdupię pod tytułem nie będę potrafił trafić w bardzo prostą dziurkę, którą tutaj zrobię. A czy ja właśnie zjebałem? Nie zjebałem. Nie, znaczy się zjebałeś, bo cię doganiam, więc można powiedzieć, że troszeczkę zjebałeś, milordzie, ale jakby to wam powiedzieć, no widzicie, że mapka należy do tych, które raczej są takie ciekawe i trzeba powiedzieć, że nawet nieźle przemyślane. To jest po prostu fajne, bo to jest coś nowego. No, po tych wszystkich testach, które do tej pory Continue testing, tak. To po tych wszystkich pieprzonych testach, to tak troszeczkę, że tak powiem, lepiej to wygląda. I lepiej się to je. Powiem ci, że cię dogoniłem, jestem tylko kawałek za tobą, jeżeli widzisz, gdzie jestem. Także daję radę. Ogólnie powiem ci, że poczytałem o tej mapce i okazuje się, że na tej mapce są skróty. Ogólnie na każdej mapce Jellocity istnieją skróty. Pytanie za 100 punktów. Gdzie te skróty są właśnie, bo jak do tej pory to na żaden się nie natknąłem. Ty też zresztą się nie natknąłeś na żaden skrót. Nope. Tylko natknęliśmy się na przedłużenie trasy, bo można sobie tutaj niestety przedłużyć trasę, jeżeli zdupi się jakiś element tej trasy, to można go niestety dość mocno wydłużyć sobie, tą trasę. No ale tak jak widzicie, mapka jest dość szybka, bardzo fajna i trzeba przyznać, że osoba, która ją wymyśliła, no dość mocno się musiała na tym napracować. Ja cześć, Fez! Jak koleś to zrobił. Cześć, ale fajnie to zrobił. Cześć, Macintosh. Pan Macintosh. Wiem, niestety, ale nie dam chyba rady już cię tutaj dogonić z tego, co widzę. Pierwszy raz wygrasz ze mną na tej mapie. A.
Ale i tak pierwsze zwycięstwo jest pierwszym nagranym zwycięstwem, więc historię piszą zwycięzcy. No, ale pamiętaj, że jeszcze mamy przed sobą dwie mapy tego typu, więc... Oj, cicho, nie psuj tego. Więc jest mój moment. Istnieje możliwość, że wiesz, że później już nie będzie tak fajnie, szczególnie, że następne mapy będziemy już nagrywać, słuchajcie, tak raczej na ślepo, bo ta mapa, no, nie oszukujmy się. Już mamy opanowaną, przecież tak. Kilka razy. Kilkanaście nawet. Jakie kilkanaście razy? Co ty gadasz za bzdury? Dwa razy ją przeszliśmy dopiero. Pytanie za 100 punktów. Jak tą lewą stronę ogarnąć? I już chyba wiem jak, bo się obróciłem w odpowiednim momencie. Like nobody cares about Macintosh. Tam. Odkryłem jak się robi tą mapę, mój drogi. Ten obszar jak się robi, że tak powiem. Widzisz? Oh, well. Dobra, podbiegnę sobie, zrobię tak jak się powinno nie robić, to znaczy sobie podbiegnę. I w ogóle, w szczególe, Fez, po której jest tej stronie? The winner is... Fez jest wygranym, że tak powiem. Ciekawe. No to cześć, Fez. Jesteś zarówno na pierwszym, jak i na drugim miejscu. Haha. W ogóle fajne jest to, że zobacz, ja nie widziałem do tej pory, żeby ktoś używał tak fajnie tych wszystkich pozostałych asetów z portala dwójki. Serio, tych roślinek i tak dalej, że to jest użyte w inny sposób niż w zarośniętym aperture, że tak powiem. W ogóle też fajna sprawa, Fest, co możemy pokazać tutaj w tym jednym miejscu, bo oczywiście tego jest o wiele więcej na mapie, tylko z racji tego, że te mapy są szybkie, no to nie ma... Trudno zauważyć, ale zobaczcie ile tu jest easter eggów. W ogóle Fest, nie wiem czy zauważyłeś, ale turety ruszają laserami w rytm muzyki. O, faktycznie. No, także muszę powiedzieć... to zaprogramować. No, to się da jakoś zaprogramować, skoro... A zobacz tutaj podpis, to jest subject waiting area. Wyobraź sobie, że faktycznie tutaj ludzie by siedzieli i oglądali wyścig, to byłoby fajne. No, to by było fajne. No, ale niestety aż tak bardzo portal zaawansowany nie jest. Może Gaben w przyszłości to naprawi i zrobi w jakiś fajny sposób, żeby wiesz... Żeby było więcej niż dwie osoby w portalu, ale... Dobra, nie ma co gadać, lecimy do kolejnej mapy. Lecimy do kolejnej mapy, właśnie. Także słuchajcie, jeśli się tam ta mapa ale wam czy podobała... Jesteś pewien, że chcemy to nagrać osobno, a to są krótkie mapy? Wiesz co, tak, chcę to nagrać osobno, jedynie będziemy puszczać po dwa odcinki jednego dnia. Ale tak jak powiedzieliśmy, no niektóre mapy są krótkie, niektóre długie. Nie wiesz jak długie są następne mapy, bo ja też nie wiem, ale... To zrobimy po dwa lapsy i tyle. Jedynie, albo coś w tym stylu. Zobaczymy. Dobrze, słuchajcie, w tym momencie zakończymy to wideo. Mamy nadzieję, że wam się ta mapka podobała i mamy nadzieję, że w ogóle seria wam się z portala dwójki koopa z customowych map wam się podoba, bo my się dobrze bawimy nagrywając ją. Chociaż czasami bywa ciężko, tak jak w przypadku poprzedniej mapy. Pamiętasz? Już mi nawet nie przypominaję. Dobra, i słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie. Chodź tu, Fez. Nie. Dobrze, to komentujcie, subskrybujcie i zakończymy w innym miejscu niż zwykle. Trzymajcie się, ja wam mówię cześć. Pomacham wam. Ja wam mówię... Yes, let's all laugh. Ha, ha, ha. Widzisz, nawet GLaDOS cię nie lubi w tym momencie. Ona mnie uwielbia. Ona cię uwielbia, dobra. Trzymajcie się, cześć.